Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym komentarzu wideo firmy epetrol.pl. No niestety pogoda nas nie rozpieszcza, mamy małosierpniowe słońce i małosierpniowe również nastroje w portfelach kierowców, bowiem polskie ceny paliw konsekwentnie od kilku tygodni już drożeją i niestety zapewne w najbliższych tygodniach jeszcze drożeć będą. Już mamy mniej więcej poziom 5,24 dla benzyny, 5,38 dla benzyny 98 i kilka groszy powyżej 5 zł dla oleju napędowego i nic na to nie wskazuje, aby w najbliższym czasie ceny te mogły się obniżyć. Nie wskazuje na to poprawa nastrojów, jeśli chodzi o sytuację w Stanach Zjednoczonych, bowiem tam udało się zażegnać problemy z potencjalnym bankructwem, jednakże no cały czas musimy pamiętać, że amerykańska gospodarka jest bardzo słaba i wiele zależy od tego, w jaki sposób w najbliższym czasie będą realizowane w Stanach Zjednoczonych posunięcia ratunkowe. Natomiast no, polskim cenom paliw niestety nic w tej chwili nie jest w stanie pomóc, bowiem ropa znajduje się na stosunkowo wysokich, tak naprawdę niezmiennych od kilku tygodni pozycjach, bliskich 116-117 dolarów za baryłkę i póki co nie zanosi się na to, aby jakakolwiek rewolucja była je w stanie z tych pozycji cenowych zdjąć. Jeśli chodzi o nasze prognozy na najbliższe dni, no cały czas musimy mówić prawdę, niestety będzie wzrostowo. Wzrosty sięgną zapewne kilku groszy, nie będą to podwyżki raptowne czy gwałtowne, takie jak te, które widzieliśmy w ostatnich tygodniach, ale jednak do końca sierpnia na obniżki nie ma co liczyć. Ten średni poziom dla benzyny bezołowiowej 95 w najbliższym czasie może sięgnąć 5 zł 40 kilku groszy, natomiast dla oleju napędowego na pewno przekroczy 5 zł 15 groszy. Jeśli chodzi o nasze porady dla kierowców jeżdżących po Europie, w tym tygodniu chcielibyśmy powiedzieć parę słów o Francji. Wybierających się do Francji musimy przestrzec, że jest to kraj o stosunkowo drogim paliwie, zwłaszcza o drogiej benzynie. Kosztuje ona około 6,20 zł za litr. Natomiast Francja jest krajem oferującym dosyć dużą możliwość taniego tankowania, chociażby na stacjach przymarketowych. I o tym warto pamiętać, poruszając się po tym kraju. Za tydzień chcielibyśmy parę dosłownie słów powiedzieć wszystkim wybierającym się samochodem do Wielkiej Brytanii. W tym tygodniu to wszystko. Dziękuję bardzo.